Za piłkarzami Łódzkiego Klubu Sportowego kolejny trening przed meczem z GKS-em Tychy. Z nami Kuba Tosik. Kuba, jak wyglądały te dzisiejsze zajęcia? Nad czym pracowaliście? Dzisiejszy trening mieliśmy podzielony na jak gdyby dwie części. Pierwsza część to typowo część piłkarska, gdzie szlifowaliśmy wyjście spod pressingu i zakończenie akcji po szybkiej kontrze. A druga część treningu to typowo już motoryczna z Michałem, typowa praca już na progu, można powiedzieć, taka dosyć mocna, więc którą ma przynieść efekty nam w postaci bardzo dobrego przygotowania w meczu z Tychami. To bieganie to jest coś, czego zazwyczaj piłkarze najbardziej nie lubią, ale jednocześnie jest to coś niezbędnego, bo runda długa i ta kondycja musi utrzymać się aż do połowy czerwca. No tak, wiadomo, wiemy jak sytuacja wygląda, że wróciliśmy po ciężkim też obozie w Turcji. Tutaj mieliśmy tylko przetarcie od razu z Legią Warszawa, no i dalej jeszcze gdzieś podszlifujemy tą formę, żeby po prostu wytrzymać się fizycznie do końca tego sezonu. Wielu twoich kolegów z drużyny podkreśla, że ten okres zimowy jest najcięższym okresem przygotowawczym w ich przygodzie z piłką. Ty też się podpisujesz pod tym stwierdzeniem? No, na pewno jeden z cięższych, tak? Wiadomo, że zimowy okres, zawsze się mówi, że to się ładuje akumulatory na cały rok, na całą rundę i no, gdzieś tak to wyglądało przez ten okres. Na pewno pierwszy tydzień w Turcji był bardzo solidny, no ale na pewno liczymy na to, że to wszystko przełoży się na naszą dyspozycję w meczach ligowych. Już ponad tydzień minął od meczu pucharowego z Legią. Bardzo szybko ten czas leci przed inauguracją ligowych rozgrywek. No tak, trzeba przyznać, że my też ten okres przygotowawczy troszeczkę mamy skrócony, tak? Przez to, że mieliśmy ten mecz właśnie z Legią, teraz ten mecz zaległy z Tychami, więc można powiedzieć, że te dwa tygodnie jesteśmy jak gdyby szybciej w graniu i miejmy nadzieję, że to będzie właśnie naszym handicapem, że będziemy już szybciej w tych meczach o punkty, o stawkę i będziemy po prostu punktować od pierwszego meczu i piąć się w górę tabeli. Można powiedzieć, że do tego meczu z Legią przystąpiliście prosto po wyjściu z samolotu, tylko kilka jednostek treningowych. Teraz już po tych paru dniach dłużej przyzwyczailiście się do warunków, które panują w Polsce od kilku tygodni? Tak, na pewno gdzieś w Turcji ostatnie dni była super pogoda, praktycznie słonecznie jak u nas w czerwcu w Polsce, więc gdzieś ta różnica na pewno była, ale wydaje mi się, że szybko aklimatyzacja nastąpiła, dobrze, że się było bez żadnych przeziębień, chorób w drużynie i wszyscy praktycznie są do dyspozycji na treningu. A na pewno, jeśli chodzi o treningi w tych warunkach, na pewno troszeczkę pogoda nam krzyżuje to, żebyśmy trenowali też naturalnej nawierzchni, tak jak trenowaliśmy w Turcji, ale mamy też bardzo dobre warunki na Minerskiej i korzystamy z tego. Jesteś zawodnikiem, który ma 100% skuteczność, jeżeli chodzi o mecze przeciwko GKS-owi i Tychy, żeśmy sprawdzili w statystykach. Dwa mecze, dwa zwycięstwa jeszcze w barwach Zagłębia Lubin w pierwszej lidze. Cel na sobotę to podtrzymać tą skuteczność. No tak, mam nadzieję, życzę sobie, zarówno jak i drużynie, jak i kibicom, żeby tak się to ten mecz nasz potoczył. Wiadomo, gdzieś tam z Zagłębiem też mieliśmy dobrą drużynę, też rozgrywaliśmy z Tychami chyba dwa spotkania i udało się oba wygrać, tak? Miejmy nadzieję, że też to zostanie podtrzymane w sobotę. A jaką drużyną jest ten obecny GKS Tychy, twoim zdaniem? Na pewno jest to drużyna, która może wygrać z każdą drużyną w tej lidze, co pokazała wygrywając na Arce Gdynia. Nawet ostatni sparring też z Brookbetem Termaliką też wygrali 2-0, więc na pewno musimy uważać, musimy maksymalnie się skoncentrować do tego spotkania i przede wszystkim realizować założenia, które mamy nakreślone, a wydaje mi się, że wynik będzie na naszą korzyść. Który element w grze GKS-u jest twoim zdaniem ich największym atutem na ten moment? Na pewno jest to drużyna, która może sprawić tak niespodziankę, tak? Wiadomo, stały fragment, gdzieś szybki kontratak i gdzieś w tym bym upatrywał. Na koniec jeszcze, zostawiając trochę futbol z boku, dzisiaj Światowy Dzień Kota, czy kot w szatni UKS-u został w jakiś sposób uhonorowany?
No, był pomysł od strony kapitana, żebyśmy zaśpiewali Michałowi Kotowi 100 lat, aczkolwiek byliśmy dość mocno zmęczeni po treningu biegowym z Michałem i nie było entuzjazmu i zakończyło się tylko na życzeniach.